pamięć zna, cała nasza wieś radośnie wita go. Zjawia się, bo przyjaciołom pomóc chce. Nasz pan Fred! Wezwij go, gdy zwierzak kiepsko je, on jak pomóc wie. Nasz pan Fred! Nasz pan Fred! Wie jak zwierzęta leczy się. Weterynarz Fred! Moneta na szczęście. Prawda, Dantusiu, że świąteczne ciasta są przepyszne? Mam nadzieję, że pan zwierzyk będzie miał szczęście i trafi na monetę. Wtedy będzie do nas życzliwiej nastawiony. Dla pewności wrzucę jeszcze kilka. O. Wesołych świąt, dziewczęta! Wesołych świąt, panie doktorze! Co tam pan ciągnie za sobą? Ach, to... To chyba jest prezent gwiazdkowy dla dwóch miłych dziewczynek. Sanki! Bardzo dziękujemy. Kolumb chcieć krakersa! Kolumbie, poczekaj na swoją kolej. Ten krakers jest dla Igusia. Mój! O, jesteś okropnie chciwy. Proszę pana, dzień dobry. Ojej. Fiolet galoty. O, przyszłam złożyć panu świąteczne życzenia. Proszę, to moje słynne wigilijne ciasto. Osłodzi panu Boże Narodzenie. Ciasto. Mam jeszcze małą niespodziankę, gałązka jemioły. Poproszę buziaka. Proszę przestać. Nie. Może nie teraz. Daj jej buzi. Uff, co mi przyszło do głowy, żeby dawać wam sanki? Świetny prezent. Jesteśmy bardzo zadowolone. A ty będziesz miał okazję, żeby spalić kalorie po świątecznym obiedzie. Pani Violetto, proszę. Nie wypada. Jeden mały całus. Są święta, proszę. Nie, nie. Pani Karolina. Nie. Proszę mi wybaczyć, Pani Violetto, nie. Co się stało z Kolumbem? Wyjął coś z ciasta i połknął. O, czy sądzi pan, że trzeba? Tak, nie ma wyjścia. Jedziemy do doktora. Fred, jest pan tam? Och, zamknięte, nikogo nie ma. No trzeba go poszukać, bo Kolumb się udusi. O, widzę go, idzie. Doktorze, Fred, pomocy! Pani Violetto, to co się stało? O ratunku, szybko. Chodzi o Kolumba. Ja go chyba otrułam. Nie bój się, Kolumbie, wszystko będzie dobrze. Moje świąteczne ciasto skosztował trochę, tylko raz dziobnął. Kolumbusiu, ja naprawdę nie chciałam cię otruć. To nie wygląda mi na truciznę. Raczej coś utkwiło mu w gardle. Jest za głęboko. Nie widzę, co to jest. Będę miał okazję wykorzystać mój nowy endoskop. To na ten aparat zbierałyśmy pieniądze. Adelo, może ty wiesz, jak to włączyć? Włóż wtyczkę do gniazdka. Aha, tak, dziękuję. Dobrze. Spokojnie. Nic nie będzie bolało. Delikatnie i powoli. Co tam jest na monitorze? To żołądek Kolumba. Jego górna część. Widać jakiś przedmiot? Na razie nic. Zobaczmy trochę dalej. Jeszcze trochę. I jeszcze. Zaczekaj, Fred. Patrz, jest coś. Zaraz, przecież to moneta.
z ciasta pani Violetty. Ależ zawsze wkłada się monetę do świątecznego ciasta. To przynosi szczęście. Doktorze, jest jakaś szansa, żeby ją wyciągnąć? Nie, utkwiła za głęboko. Będę musiał operować. To straszne. Biedny, mój biedny Kolumb. Proszę nie rozpaczać. Rozumiem pana. Czułabym to samo, gdyby chodziło o któregoś z moich kotków. Czy ktoś ma ochotę na kawałek ciasta? Zaraz zaświeci pierwsza gwiazdka. Tak, ale nikogo tu nie widzę. Spokojnie, Kolumbie. Nic cię nie będzie bolało. Ile czasu będzie spał? Nie za długo. Najwyżej godzinę. Nic z tego nie rozumiem. Zajrzyjmy do przychodni Freda. Może tam są. Dobrze, tato. Skalpel, proszę. Dziękuję. Prawdę mówiąc, nigdy jeszcze nie operowałem papugi. Wujek i Kuba. Przybierzeli do Betlejem pasterze. O, skąd takie smutne miny? Pan doktor operuje Kolumba. Wiesz, wujku, on połknął monetę, która była... Może kawałek świątecznego ciasta? O, wspaniale wygląda. O, chętnie. Gotowe? Teraz ostrożnie. Poproszę zacisk. Dziękuję. I kleszcze. Proszę. Oby się udało. Oby Kolumb wyszedł z tego bez szwanku. O, jest! Wyjąłem. Wrzucimy do skarbonki. Odpocznij przez chwilę, a ja zrobię ci kawę. Udało się. Całe szczęście, że mamy już endoskop. Czy mogę do niego na chwilę zajrzeć? Oczywiście, proszę bardzo. Ale jeszcze śpi i trochę potrwa, zanim się wybudzi. Tak mi przykro, bardzo pana przepraszam. Po co wkładałam tę monetę? To był wypadek. Takich rzeczy nigdy nie można przewidzieć. Ale wszystko dobrze się skończyło. Idźcie śpiewać kolędy, a ja posiedzę tutaj z moim Kolumbem. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi na podstawie tłumaczenia Piotra Mielańczuka, Dorota Dziadkiewicz.